ulica Gołonowska. Jak widzimy, prowadzone są tutaj prace. Wygląda, jakby to były prace związane z budową kanalizacji. Ja powiem szczerze, nie wiem, co tutaj faktycznie jest, czy to coś z gazem, czy z kanalizacją. Tak to w każdym razie wygląda. Oczywiście mamy, jak widzieliśmy na początku, przy wjeździe z Koksowniczej odpowiednie oznakowanie. Natomiast dziwne, bo nie ma ograniczenia prędkości. Przed nami skrzyżowanie z wojewódzką, z drogą wojewódzką 790. Ciągle tutaj ruch wahadłowy. Ostatni raz przejeżdżałem przez to miejsce jakoś w okolicach wakacji, natomiast już troszeczkę to wahadełko zostało przesunięte, bowiem samo skrzyżowanie Gołonowskiej z drogą wojewódzką jeszcze jest przed wahadłem, ograniczenie do 30. Zielone mi się świeci, więc spokojnie mogę na zwężony odcinek wjechać. Taki krótki odcinek, około myślę 200 metrów. Odwołanie ograniczenia i zakazu wyprzedzania. Natomiast podejrzewam, że w ciągu dnia tutaj ciężko jest się tak naprawdę wyprzedzać, bo podejrzewam, że dość spora kolejka w ciągu dnia, szczególnie jeszcze w tygodniu, tutaj oczekuje na przejazd. No to pojadę teraz od drugiej strony, czyli od Łośnia. Tutaj jeszcze swobodnie możemy się wyprzedzać, więc kierujący, który mnie wyprzedził, zrobił to jak najbardziej zgodnie z przepisami. Mógł już poczekać. Tutaj nam się zaczyna 30, zakaz wyprzedzania. Jest czerwone światło na zwężonym odcinku. Natomiast zatrzymujemy się. Tutaj mam bowiem przejście dla pieszych tymczasowo wyznaczone. Może cofnę, by wszyscy widzieli. Jest wyznaczone przejście, odpowiednio oznakowane. Po prawej stronie widać znak. Znak niestety troszkę majgnięty. Natomiast co do samego wahadełka, no pewnie troszkę trzeba się w cierpliwość uzbroić w trakcie czerwonego sygnału. Ale to nie jest nic niezwykłego na takich, w takich miejscach, aczkolwiek tutaj miejsce nie jest duże, więc myślę, że te kilkanaście sekund powinno swobodnie wystarczać. Tutaj no już chyba prawie minutę będziemy za chwilę stać. Nie wiem, czy jest potrzeba, aby tak długie cykle były wprowadzane na tak niedużym odcinku. Około minuty. Jak według mnie troszkę za długo. 30 sekund byłoby tutaj wystarczające. Aczkolwiek powtarzam, no w trakcie, kiedy są tutaj
robotnicy, czyli w tygodniu, w godzinach, kiedy pracują tutaj firmy wykonujące tą inwestycję, to pewnie dużo mniejsze prędkości tutaj jeszcze wchodzą w grę, aniżeli owe 30 na godzinę.